Wiemy, że zacząłeś studia. Zastanawiam się, dlaczego dopiero teraz? Na naukę nigdy nie jest za późno. Miałem 10 lat przerwy. Życie niestety wcześniej zmusiło mnie do tego, żebym przerwał studia. Straciłem pracę, miałem daleko do uczelni. Teraz, kiedy już poukładałem sobie wszystkie rzeczy, chciałem wrócić na uczelnię, ale tym razem zmieniłem zupełnie kierunek. Poszedłem na zarządzanie, media społecznościowe i grafikę komputerową, ponieważ no, cały czas gdzieś obracam się w internecie, żyję w sferze właśnie internetowej i to też chciałbym gdzieś dalej się rozwijać. No i nie ukrywam, że po takiej przerwie naprawdę czuję się młodziej, będąc na uczelni z osobami o 10 lat młodszymi ode mnie. I czego się uczysz takiego cennego, co wykorzystujesz w takim codziennym życiu? Na początku pierwszy rok, jestem teraz na drugim, był podstawowy, było tam wszystko. Teraz zagłębiamy się już stricte w kierunki, które będą nas przyuczały do naszej specjalizacji i bardzo interesuje mnie świat internetu, dowiaduję się wiele rzeczy na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje, jak działają algorytmy różnych portali społecznościowych. Także jest to bardzo fascynujące, pokazuje to, jak jesteśmy kierowani. Jesteśmy numerkami, które po prostu tylko za pomocą algorytmów gdzieś tam są wykorzystywane. I warto mieć taką świadomość, bo często jesteśmy produktami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.